Azbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.azbiro.pl. Bardzo, bardzo nam zależy, żebyście zadawali pytania, bo to ułatwi jakby płynność tej wypowiedzi. Dziękuję. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Jest miło mi być z wami i próbować mój polski język z powrotem. Tak jak pan Fior mówił, wyjechałem z Polski w 1969 roku. To była emigracja. I opowiem wam trochę o moim życiu, jak to się stało i tak dalej. Z góry przepraszam, pan Fior przeprosił za mnie również, że nawet słowa, które mam napisane i która moja siostrzenica, co siedzi tu z przodu, próbowała mi pomóc, to nawet niektóre słowa nie mogę odczytać po polsku, to ja przepraszam, ale myślę, że mnie zrozumiecie. Okej? Okay? To dzięki za cierpliwość. I proszę zadawać, ile chcecie pytań, to by było mi łatwiej, bo można przerwać mój monolog, bo nie lubię tylko gadać, trzeba słuchać. Okej. To tak jak pan Fior mówił, urodziłem się w Kłodzku, a mieszkałem tam do roku 58. Rok wcześniej milicja zaaresztowała mojego ojca. Jak raz to było w dzień moich 7 urodzin w Kłodzku, ponieważ został niesłusznie oskarżony o nieprawidłowości w sklepie należącym do spółdzielni, której był prezesem. Moja mama, siostra i kuzyni i tak dalej, którzy mieszkali w Kłodzku, my wszyscy wyjechaliśmy do Wrocławia. Po 2 latach pobytu ojca w więzieniu, prezydent Polski anulował mu wyrok z wielkimi przeprosinami. Osoby, które rzeczywiście okradły sklep na 500 000 złotych, zostały później aresztowane. We Wrocławiu zdałem później egzamin do technikum elektromechanicznego. W tym technikum również uczyli się moi kuzyni i my założyliśmy zespół muzyczny, który się nazywał Lotosy. Graliśmy na wielu imprezach i ludziom podobała się nasza muzyka, bo komponowaliśmy mnóstwo własnych utworów. Pisaliśmy własne teksty, ale też graliśmy aktualne przeboje w tym czasie. Braliśmy udział, proszę, taki rock and roll zespół, dokładnie. Proszę dopowiadać mi. Braliśmy udział w wielu konkursach wtedy, w 60-tych latach, i dostaliśmy szereg nagród. Jedną taką, co pamiętam, to była trzecia nagroda po Roman and Roman. Wy jesteście za młodzi, to w ogóle nie wiecie, o czym mówię, bo to stare czasy. A i Dogmaty były drugim zespołem. Dostaliśmy również pierwsze miejsce jako wokalista i jako kompozytorzy. Ja dostałem jako kompozytor i śpiewak, whatever. A wtedy właśnie byliśmy zaproszeni do Bułgarii na koncerty i po powrocie klub, który się nazywał Poligrafii, zaoferował nam stałą pracę, byliśmy bardzo młodzi, w każdą sobotę i tak aż do wyjazdu do Stanów. To było takie moje życie w Polsce, krótkie. Co wyjechaliśmy z Polski we wrześniu 1969 roku i pojechaliśmy do Wiednia. W tym czasie, Bóg dał,
że wyjechała również do Wiednia moja przyszła żona, którą poznałem w 65 roku, to 4 lata przed wyjazdem, na wakacjach, jak byliśmy dziećmi. To oni wyjechali również w tym samym czasie, jej rodzina. We Wiedniu miejscowe organizacje pomogły naszym rodzicom i rodzinom dostać tymczasowe pozwolenie na zamieszkanie w Rzymie, w tym we Włochach, bo tam mieliśmy, bo jak wyjechaliśmy, nie mieliśmy żadnych dokumentów, byliśmy po prostu wyrzuceni z Polski i mieliśmy taki mały dokument, który pisał, że my jesteśmy ludzie, którzy uciekli z Polski. Tak, w takim razie paszporty i, jak się mówi, citizenship, obywatelstwo i tak dalej było skancelowane, anulowane. To my, tak jakbyśmy nie istnieli w ogóle. Ze względu na to, że przerwałem szkołę, to oczywiście nie miałem dokumentów, nie miałem świadectw. No i tak jak Janusz mówił, to nie ukończyłem szkoły liceum, bo wyjechaliśmy. W Rzymie, zamiast się uczyć języka angielskiego, to teraz znowu moja żona Halina, w tamtym czasie tylko koleżanka, to tam była, bo my się pobraliśmy w 73 roku, ja później powiem o tym. W każdym razie w Rzymie, jak czekaliśmy na pozwolenie, żeby pojechać do USA, to zamiast się uczyć języka angielskiego, to my chodziliśmy na spacery i wspominaliśmy polskie czasy. Jakby nie było, Polska w 60. i Rzym to była duża różnica. Byliśmy zaszokowani w ogóle wtedy. Po 7 miesiącach pobytu w Rzymie, to wyjechaliśmy do Stanów. Również Bóg tak chciał, że Haliny rodzina również leciała tym samym samolotem nawet. I nawet siedzieliśmy obok siebie, Halina i ja. No, Bóg ma jakieś przeznaczenie dla nas, ja myślę. Jednakże moja rodzina dostała sponsorship, poparcie z Atlanty, organizacji Jewish Federation. I to znaczy, że my mogliśmy się osiedlić właśnie w Atlancie, w Georgia, a jej rodzina, mojej przyszłej żony, w tym czasie pojechała do Pittsburgha w Pensylwanii. Halina i ja ze mną utrzymywaliśmy, znaczy bliskie kontakty i odwiedzaliśmy się pomiędzy semestrami w szkole, bo ona studiowała w Pitt University, a ja poszedłem do Georgia Tech. Pan Fior prosił, żebym ja to wytłumaczył trochę, to powiem zdanie, jak to się stało. No, tak jak rozumiecie, nie skończyłem szkoły liceum technicznego, znaczy w Polsce, także nie miałem dyplomu, nie miałem papierów. Również nie rozmawiałem po angielsku. W ogóle nie znałem może parę słów. To jak mogłem się dostać do Georgia Tech, który sobie życzy bardzo wysokie SAT scores, te takie egzaminy. To była taka kobieta, która właściwie była z grupy tej, która nas sponsorowała. To ona załatwiła, żebym ja poszedł na, tak jak na interview, na przesłuchanie. Nie wiem po co, bo w ogóle nie mówiłem po angielsku. W każdym bądź razie poszliśmy do Dean of Students, ten główny, co się zajmował undergraduate school, dziekan. I ja ani słowa nie powiedziałem, bo mnie nikt nic nie pytał. To siedziałem tylko tam, a ta pani rozmawiała z nim, nie wiem o czym, i nagle się rozpłakała. I strasznie płakała w sposób, że jej maskara zaczęła tak płynąć na twarz. No, a się wystraszyłem, nawet nie wiedziałem, co maskara jest wtedy, bo tak w Polsce, nie wiem, jakby to taka brudna była i tego. Nie wiem, skończyła, wyciągnęła mnie za rękę na zewnątrz i patrzy na mnie i tak.
ciebie przyjmą na próbę. Jak ty nie będziesz dobrze się uczył, to cię wyrzucą. I to wszystko. I powiedziała do widzenia, znaczy mnie podwiozła do domu, bo ja nie miałem samochodu ani nic. No i ja myślałem, naprawdę, przysięgam się, ja myślałem, że co znaczy, że musisz dobrze studiować, że trzeba mieć same piątki, bo inaczej nie wiedziałem. A w Polsce, jak byłem w technikum, to nigdy się nie uczyłem. Jak były zadania, to ja się przysięgam, to ja kopiowałem od mojego kolegi. Jakby tu był, to by wam powiedział. On miał przyjechać, jest w Wrocławiu. W ogóle zadań nie robiłem, nigdy się nie uczyłem, ale miałem czwórki mniej więcej, bo tak słuchałem tego. Dlaczego? Bo grałem w zespole zawsze i znaczy nawet nie powiedziałem jeszcze, ale w szkole tam to nie miałem czasu na to. No to chciałem tylko wytłumaczyć wam, że żeby się dostać do tej szkoły, do Georgia Institute of Technology, to przyjęli mnie na próbę, no i następne dwa lata miałem same piątki, bo byłem strasznie wystraszony, że mnie wyrzucą. Oczywiście moja mama była zadowolona, że coś robiłem. Okay. Anyways, pamiętając z Polski kolegę, który właśnie zajmował się elektroniką naszego muzycznego sprzętu, bo graliśmy przy szkole, ja go bardzo podziwiałem i jego umiejętności. Jak poszedłem do Georgia Tech, to postanowiłem wybrać techniczny kierunek studiów. Brałem bardzo dużo przedmiotów technicznych, bo oczywiście nie rozumiałem dobrze po angielsku. Po roku studiów byłem w stanie wziąć bardziej zaawansowane przedmioty. Studiowałem również podczas semestrów letnich i skończyłem studia w krótszym czasie. Nie wiem dlaczego, ale byłem bardzo niecierpliwy i chciałem pracować w elektronice jak najszybciej. Jakkolwiek dostałem świetną ofertę pracy przy projektowaniu połączenia maszyn elektronicznych i się zapaliłem. Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć, ale to było przedsiębiorstwo, które budowali duże fabryki, które tworzyły papier. To ja nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale mnie zatrudnili ze szkoły i uczyli, żeby instrumentacje, to takie różne elektroniczne, nawet małe komputery, to były w 73 roku, czwartym, przepraszam. To po jakimś czasie, po kilku miesiącach, to bardzo byłem znudzony tą pracą, bo co się tam łączyło, różne instrumenty, żeby otworzyć wodę i włączyć ten valve, ja nie wiem, jak się mówi, zawód, żeby zawody to i żeby tam dopływała woda, a tutaj przerobili maszyny, drzewo, znaczy cieli. To instrumentacja, to w ogóle nie elektronika, ale dużo płacili, bo dostałem ofertę z Lanier, którzy byli bardzo słynni wtedy i miałem bardzo dobrą ofertę od nich też z tego punktu, że miałem być właśnie elektronikiem. Nie wiem dlaczego, tu tyle więcej płacili, jakieś 30%, to wziąłem tą pracę, ale oczywiście sami zrozumiecie, o wiecie, że jak coś nie imponuje i to nie jest to, co się lubi, to nie ma znaczenia, ile pieniędzy, to nie można pracować w tym. Także się zwolniłem. A około roku, czy rok po ślubie, wyjechaliśmy do Columbia, South Carolina, gdzie otrzymałem ofertę w NCR, National Cash Register Company. To oni, ta company była stworzona z ludzi z IBM. IBM, tak się mówi? Tak, to oni zaczęli tą firmę i ja otrzymałem od nich ofertę. Jakkolwiek nie miałem za bardzo dużo pojęcia, oczywiście, jak budować prawdziwe elektroniczne zestawy, bo tylko z książek tam trochę znałem elektronikę. Szybko musiałem się uczyć, ponieważ, przepraszam, ale na przesłuchaniach, jakbyśmy rozmawiali, udawałem, że dużo wiem i dużo umiem. A nawet wykorzystałem chwilę, ja pamiętam jak dzisiaj,
leciałem samolotem do Kolumbii i dostałem książeczkę z Intel, ci co robią mikroprocesory, to ja wiem, że nigdy o tym nie czytałem, dopiero na samolocie przeczytałem o tym, to była 8008 procesor. No i tak mi, co przeczytałem, to umiałem. Także w czasie tej rozmowy oni nie tylko o elektronice mówili, ale mówili o digital, tak się mówiło? Digital? Cyfrowe maszyny i to, i zaczęli coś tam pytać, a ja zacząłem im mówić o tym Intel. To tak, tak się zdziwili, że ja tak dużo wiem o tym. I ja, nie wiem, to od razu jeszcze lepsze oferty, coś mi tam, bonusy tego zaczęli gadać. Anyway, to byłem oczywiście przyjęty. W trakcie pracy w NCR budowaliśmy te pierwsze kasy elektroniczne. Tak jak wy widzicie, jak się idzie cash register, to te pierwsze. I miałem mnóstwo pomysłów. Budowałem dla nich wiele rzeczy, ale wam powiem, że co mi się nie podobało, że jak inżynier coś wymyślił i zbudował, no oczywiście to trzeba było wypróbować, się upewnić, że to działa, ta elektroniczna może być karta, ale w takich dużych firmach to, co oni robili, oni mieli rewizję A, B, C. To nie miało znaczenia, czy to działa, czy nie. To musiał człowiek robić następną rewizję i wypuścić rewizję B, taki upgrade i później C i dopiero szło do produkcji. To, co ja zrobiłem A, to było to samo, co B i było to samo, co C, bo nie było żadnych zmian, wszystko działało perfekt. Naprawdę, się nie chwalę, naprawdę bardzo dobrze mi to wszystko poszło. No i siedziałem tam jak idiota, bo oni kazali mi w laboratorium to próbować tę elektronikę, się upewnić, że to, co robię, działa, że to sprawuje się tak i tak. To ja im tyle razy pokazałem i musiałem czekać, aż produkcja się zaczęła, żeby łączyć te wszystkie karty ze sobą i zbudować cały ten elektroniczny, no, kasę, tak, układ. Także to mi już nie imponowało również. No, ale no, zacząłem myśleć, żeby gdzieś może inną firmę znaleźć i żebym mógł włożyć w nią moje pomysły. I właśnie taką firmę znalazłem w Atlancie i ta moja rodzina nadal mieszkała, to byłem bardzo zadowolony i pojechałem tam, ale zostałem jedynym inżynierem. Co wam powiem, byłem zaszokowany, dlatego że jak byłem na przesłuchaniu, tak się mówi, interview, to, tak? To, tak, rozmowa kwalifikacyjna, okej. Okay. To ten człowiek, co ze mną rozmawiał, on mi tak imponował, on pokazał mi, masz tutaj laboratorium, masz tu, tutaj 3-4 office i masz oscyloskop, wszystkie różne elektroniczne, no, narzędzia do próbowania. Okej, okay, fajnie, dał mi bardzo dobrą ofertę. No to ja przyjąłem to, byłem taki zadowolony. Całą rodzinę z powrotem do Atlanty przerzuciliśmy. Znaczy całą rodzinę. Moja żona i córka się urodziła w Kolumbii, Juliet. A to żeśmy w trójkę wrócili, moja rodzina była szczęśliwa. To ja idę do pracy pierwszy dzień. No i rozmawiam z tym człowiekiem i mówimy, co ja będę budował. I on również chciał budować dodatkowe rzeczy do kasy tej elektronicznej. Co on chciał? Żeby zbudować, będziecie się śmieli, ale zbudować floppy disk. Pamiętacie te dyski to były? Ale nie było wtedy, tak jak teraz macie chips, w ogóle nikt nie używa chyba floppy disk, ale tak jak CD, DVD, ale nie było tego w ogóle. To on chciał, żebym ja zbudował elektronicznie zestaw, który mógł współpracować z tym drive, ten floppy drive, nie wiem jak się, dyskietką, z tym cało elektroniczny. No to ja na tym pracowałem oczywiście i tego się tam nauczyłem, tego. Ale przychodzę do pracy
Następny dzień i znowu nikogo nie ma, jest pusto, jestem sam, on tam przychodzi, no to ja buduję, znaczy myślę i patrzę na elektroniczne części i tak dalej, zaczynam składać, myśleć jak to zrobić i to, no i w końcu tego, ale przychodzę dzień, drugi, pracowałem, moją żonę, dziecko widziałem może 2 godziny na dzień, pracowałem naprawdę bardzo długie godziny, ale nikogo tam nie było. To ja się go pytam po jakichś 2-3 tygodniach, ja myślałem może na wakacje gdzieś wyjechali czy coś. On mówi, nie, nie, ty jesteś ten inżynier i ty jesteś ten, który buduje i ty jesteś ten, co testuje. To ja mówię, dlaczego mi pan to pokazał, tyle tych biur i to wszystko? O, bo to my kiedyś się tak rozszerzymy. No, to, a wam powiem co, nie wiem, czy to było złe z tego punktu, że jak człowiek nie ma wyjścia, prawda, sam konstruuje, sam buduje ręcznie. Pamiętam, się dało te chipy i to i musiałem połączyć te prototyp. Później trzeba było, znaczy, narysować to wszystko, żeby można było zrobić elektroniczną tablicę, płytę. No to wszyscy, no, każdą rzecz robiłem, części zamawiałem to, rozumiem. Okej, no to zbudowaliśmy parę rzeczy, tam ja zbudowałem, ale dostałem dobry experience. W takim bądź razie, jak mogę narzekać, jestem dzisiaj tutaj, prawda? Także to się jakoś udało. Ale zacząłem myśleć naprawdę o swojej firmie może w przyszłości. No ale byłem za młody, za zielony jeszcze. To dostałem później ofertę, bo szukałem nadal, bo ten człowiek mnie prawie wykończył. Moja żona była nieszczęśliwa, bo mnie nigdy nie widziała. Naprawdę do 3 nad ranem to typowo, znaczy jak się mówi, typowo. Tak mniej więcej, normalnie to tak było. Nie wiem, od 6, nie wiem do której, parę godzin, tylko 2-3 godziny spałem. Tak, to w każdym razie żona zawsze najważniejsza, to słuchałem się i znalazłem pracę w Solid State Systems i tam właśnie się uczyłem budować systemy telefoniczne. Tu dopiero takie poważne idee takie zaczęły mi dochodzić. Mi bardzo fascynowała ta praca i właśnie tutaj dostałem takie pomysły, jakby no, analizować właśnie linię telefoniczną, na której są różne dźwięki i tu zacząłem myśleć właściwie o no, bo wtedy wyszedł ten modem, tak? Ten Hayes modem, wy nie pamiętacie. I Hayes to była company w Atlancie. To oni byli pierwsi, co wymyślili modem. Wiecie, co jest modem, tak? Co się łączy do linii telefonicznej. No, no i internet na tym działa. Ale ten bardzo pierwszy, jak zobaczycie na Google, to był Hayes. I coś tam czytałem o nim i zacząłem myśleć, może mogę mu pomóc. I to był Dennis Hayes, tam mieszkał. Żeby coś tam z linią telefoniczną wysłuchać różne te głosy, żeby przez modem się łączyć i druga strona mogła się połączyć. To było wszystko elektroniczne. W każdym razie nic takiego nie zrobiłem, ale o tym się nauczyłem i chciałem zrozumieć, jak sygnały działają, jak telefoniczne systemy się łączą, Central Office, tam gdzie te duże switche. No i naprawdę to było bardzo ciekawe dla mnie, do dzisiaj nawet, bo teraz wszystko się zmieniło na IP, to jest wszystko voice over IP, ale wtedy to było analog takie. W każdym bądź razie nie mogłem zacząć swojego jakiegoś biznesu, prawda, bo miałem wtedy już w 79 miałem 2 dzieci i o, dziękuję bardzo. A widzisz, że się poce, ha? Przepraszam. No i równie w 79 kończyłem magistra w tym electrical engineering w Georgia Tech. Także miałem bardzo dużo na głowie. Budowałem prototypy, dzieci, praca, no full time oczywiście i kończyłem magistra, także też nie spałem. Pomimo, że pracowałem w firmie, która bardzo mi imponowała i te systemy telefoniczne budowaliśmy. Jak to się wszystko stało? I teraz powiem dalej naprawdę, jak w ogóle wszedłem w biznes i no, jak zacząłem wymyślać i zatrudniać ludzi i tak dalej.
Przede wszystkim powiem wam, że zawsze chciałem coś zrobić swojego, bo jak byłem młody, to również muzykę, znaczy pisałem muzykę i komponowałem i tego, i tak tworzyć, no tak. I jak myślałem o swoim biznesie, to chciałem powiedzieć wam, że nigdy nie myślałem o pieniądzach. Z tego punktu, że nie jestem dureń, to wiadomo, że trzeba mieć pieniądze, żeby coś budować, prawda, albo tego, ale, znaczy iść do przodu, ale co mi imponowało w życiu jest to, że z elektronicznej strony i z software, z programu, że można zmienić świat na lepszy. Ja zawsze miałem takie idee, żeby pomóc ludziom. To wszystko, co budowałem całe życie, to było, żeby ludzie mieli lepsze życie. A pieniądze nigdy nie myślałem. Oczywiście tak rozpracowałem biznes, że zawsze był profitable. To ja wam mogę powiedzieć z góry, że przez 20 lat, co prowadziłem ten biznes i wam powiem więcej, to nigdy w życiu nie pożyczyliśmy grosza. Każdy kwarter, co ja, znaczy prowadziłem firmę, to byliśmy profitable, mieliśmy zyski i to była moja podstawa, znaczy prowadzenia biznesu, że ja po prostu nigdy się nie lubiłem zaciągać w jakieś deficyty, to w ogóle. Dlatego nie rozumiem Ameryki. Jestem bardzo zdenerwowany. Ja wiem, że wy lubicie tego Obama, nie pójdziemy tam, ale co, jak zepsuł, to ja nie wiem, jak można żyć zawsze na pożyczce. To ja właśnie nie rozumiem tego. To jest borrow time. Nie ma, przecież, rozumiecie, rozumiemy się. Okej, okay, to co się stało? Pewnego dnia menadżer, ten, co się zajmował naszym zespołem, on się nazywał Janusz Łukasz. Nie wiem dlaczego, ale też z Polski był. I tak, i on wyjechał z Polski, jak miał 5 lat. My go poznaliśmy i on nam załatwiał granie muzyki, bo żeśmy stworzyli zespół w Ameryce, moi kuzyni, i to graliśmy cały czas, zarabialiśmy trochę pieniędzy. Ja to tu mam, ale zapomniałem. A może później to będę mówił, nie wiem. W każdym razie on przyszedł do mnie i przyniósł maszynę, która nagrywa głos. To answering machine. Ja nie wiem, jak się mówi po polsku. Automatyczną sekretarkę mi przyniósł. Panasonic. Położył mi na stół, znaczy taki tam przy kuchni, u mnie w apartamencie wtedy, i mówi: Alek, mam takiego klienta, to był sklep, który dostarczał meble, i oni mają 2-3 osoby, co cały czas siedzą na telefonie, dzwonią, i żeby się upewnić, że ktoś jest w domu, żeby odebrał te meble. No jak przyjedzie, znaczy, no, dojedzie ten truck, dostawi te meble. To ja mówię: o, to co chcesz ode mnie? On mówi: weź tą maszynę, to ja chcę powiedzieć szczerze, gdzie to wyszła ta pierwsza idea. On mi mówi: weź tą maszynę i przerób ją. Ta maszyna to była jedna linia telefoniczna, tak jak macie może w domu, czy gdzieś ten answering machine. Przerób tą maszynę, żeby ona sama mogła dzwonić i dostarczać message, czy powiadomić ludzi. Powiadomić ludzi. Okej. Okay. To ja do niego mówię: ty jesteś crazy? Ja mówię: to jest maszyna, która ma pełno tranzystorów, jest mechaniczna, tam nie ma żadnego procesora. Przecież w ogóle, jak ja mogę ją zmienić? Przecież to mi schemat daje. Nawet schemat był w środku, ten elektroniczny. Ja się na to patrzę, pomimo że tam trochę elektroniki znałem, ale to jest niemożliwe to zmienić. To ja mówię: okej. Okay. I wtedy właśnie zacząłem myśleć w inny sposób. I powiedziałem jemu, że ja zbuduję maszynę, która będzie sama dzwoniła, będzie dostarczała wiadomość i tego, i nagrywała również, ale będzie miała 4 linie. W ten sposób jedna osoba, operator, by mógł po prostu tak to opracować i współpracować z tą maszyną, że jedna osoba może zrobić prawie pracę 4 osób. No oczywiście, żeby to zrobić, to trzeba wymyśleć, jak, czy tam można
na linii telefonicznej, jak się słucha głos, to żeby rozróżnić, czy to jest inna maszyna tam, czy jest prawdziwy głos człowieka i takie rzeczy. To ja z początku myślałem, że wiem, jak to zrobić, ale tego nie wiedziałem. W każdym bądź razie zbudowałem pierwszy taki system, automat, który dzwonił, ale w jaki sposób on to dzwonił? On miał 4 linie telefoniczne i pokazał operatorowi, pokazał, że dzwoni. I zaczynał dzwonić i ta osoba musiała podsłuchiwać tą linię. I to było bardzo śmieszne, bo nie działało automatycznie. O co chodzi, że są 4 linie telefoniczne, tak? Z tego komputera, co zbudowałem, i na wszystkich 4 system mógł dzwonić do ludzi, tak? Nie, były 4 taśmy, to wszystko było na taśmach nagrywane i jak człowiek odpowiadał, to również na inną taśmę nagrywał. To były 4 osobne linie telefoniczne, każda miała tape recorder, ale ja myślałem, że mogę tam wymyśleć, że będzie całkiem automatycznie, ale naprawdę nie było i nie wiem, jak to wytłumaczyć, to... Dokładnie. Był ktoś, osoba, przycisnęło się guzik na przykład, znaczy na linię pierwszą, tak? Jak przycisnęłaś, czy przycisnęłeś ten klawisz, to on od razu dzwonił. Wtedy przyciskasz drugi, dzwoni. I teraz idziesz z powrotem na pierwszy i słuchasz, czy ktoś powiedział halo. Jak tak, to przyciskasz graj, taki klawisz, co mówi graj. I na trzecią linię, i na czwartą. Także jedna osoba, wierzcie mi, że jedna osoba mogła to obsługiwać. No i ten system mówił do ludzi, w tym wypadku o tym, że chce dostarczyć te meble i pytał się, czy ktoś będzie w domu, kto jest, ma 18 lat lub więcej i może podpisać tą delivery, odbiór. Ale oczywiście ten system sprzedał i on sprzedał jakieś 10 tych systemów. Ja jego nazwałem Expediler, bo Expedite, nie wiem jak przetłumaczyć po angielsku, ale on szybciej robił po prostu message delivery, tak? Ale nie był całkiem automatyczny. Ja zaraz dalej tam wytłumaczę w inny sposób. Okej. Żeby to budować, to... Nie mieliśmy żadnego jakiegoś budynku czy tego, to robiliśmy w moim garażu te pierwsze systemy i moja żona Halina zamawiała wszelkie części. Pracowaliśmy również w garażu mojej siostry Melita, dlatego company, wytłumaczę, gdzie jej mąż, inżynier elektronik, on sprawdzał działalność systemów przed dostarczeniem do klienta. W tym czasie... Ja wymyśliłem algorytm, bo przedtem tłumaczyłem, że to nie było automatyczny, który pozwolił, jeżeli możecie to zrozumieć, rozpoznać ludzki głos na linii telefonicznej i odróżnić ten głos, że to był prawdziwy głos, a nie maszyna. Również napisałem firmware, bo to wszystko było low-level coding, real time, wszystko się działo w czasie i wymyśliłem taki algorytm następny, który pozwolił rozróżnić, że identyfikować, że linia była zajęta albo że tak zwany busy signal, beep. Również, że numer jest zepsuty. Ti-ru-ri, ja nie wiem, jak u was, u nas, wiesz, te takie trzy takie sygnały. I różne takie sytuacje ten komputer i ten software, firmware, również to pisałem, mógł rozróżnić. W ten sposób mogliśmy iść dalej, żeby budować systemy całkowicie automatyczne. Tak? Bo jak komputer może sam rozróżnić głos ludzki, tak? Że człowiek odebrał i może
podłączyć kogoś albo dać im wiadomość, albo że ta linia no, po prostu jest zajęta, albo numer zepsuty, to ten komputer to wszystko sam analizował i człowiek nie musiał nic robić. Nie trzeba było operatora w wielu sytuacjach. Proszę? To był assembler, tak. Assembler, dokładnie. To był AD-AD, wszystko, znaczy, to nie microcode, tylko assembler. I no, bardzo dużo, ale to było bardzo ciekawe, bo to był real-time assembly, że ten algorytm, ja wiem, że ja was nudzę, ale dlatego pana, że on się sam uczył, jaki sygnał jest, czy, i tak jak prawie jak analog do digital conversion, ale on się uczył i jak słuchał różne szumy i tak dalej, to on to wyrzucał i ten algorytm się nauczył, każdym razem jak dzwonił, się nauczył sygnał, jaki był na linii. I mógł rozpoznać, że ten sygnał był przerwany i że ktoś odebrał. Później również analiza była tego następnego, kto tam mówi, bo mogła być maszyna, która mówi, to on miał noise to real signal ratio. I to były różne takie statystyczne rzeczy, a w każdym bądź razie bardzo dobrze działało to. I były wiele przedsiębiorstw, kupili ode mnie license i zbudowali nawet chips, które później w modem, tak jak tłumaczyłem, oni mogli używać na świecie wszędzie, bo to była taka dosyć duża innovation, nowość, wynalazek. Przepraszam, że... Okej. Co w ten sposób powstał ten nowy system teraz, który nazwałem Sprintel. To był system będący w stanie automatycznie rozpoznać ludzki głos bez potwierdzania operatora, tak jak przedtem w tym ExpoDialer. Nie trzeba było. Ten automatyczny system dzwonił na czterech liniach. Ta Sprintel rozpoznał ludzki głos, grał odpowiednie ogłoszenia. Na przykład, daję wam przykład, co były pierwsze systemy dostarczone, to były szkoły. To ja przepraszam, że może wy będziecie mnie nie lubić z tego punktu, że zaraz usłyszycie, co ja powiem, że ten Sprintel poinformował rodziców, że ich dziecko nie przyszło do szkoły. To była jedna aplikacja i w Ameryce nawet zrobili prawo z tego i większość stanów, możliwe, że wszystkie. Ja pracowałem u nas lokalnie w Georgii z Congresswoman, pani Steinberg i wprowadzili to do Georgia Law, także mi się udało, bo wszystkie szkoły, middle school i high school musieli mieć system, a to był jedyny wtedy, także... No oczywiście zaczęliśmy kompetycję, zaczęła się i budowali, możemy o tym mówić, bo... Ale miałem dużo patentów, to trochę się tam udało nam. Okej. W każdym bądź razie również pierwsze aplikacje były, że milicja używali ten system, policja używała Sprintel, powiadomić ludzi w rejonie, jeśli ktokolwiek zaginął i był poszukiwany. To ten system dzwonił bardzo szybko do wielu ludzi w tym rejonie i opisywał jego wygląd, ubranie i tak dalej. I dało taki message, taką notatkę. Także tak jak mówiłem wam wcześniej, wszystko co budowałem i do dzisiaj, znaczy tam nie buduję dużo, ale pomagam, to wam opowiem, to jest wszystko, żeby zmienić życie ludzi na lepsze. To był jeden temat u mnie w głowie, od maleńkości i do dzisiaj. Okay? Dlatego taki system zbudowaliśmy. W roku 82 w końcu postanowiłem rozpocząć własny biznes pod nazwą Melita International. Dlaczego? Bo moja siostra, jak mówiłem, Melita, jej mąż w tych pierwszych latach, jak jeszcze pracowaliśmy w Lockheed, wiecie Lockheed, co budują samoloty? Ja tam byłem również... Proszę? F-16. Ja pracowałem właśnie tam w Research Center i też budowałem wiele bardzo ciekawych rzeczy przez 2-3 lata i dlatego mogłem robić magistra, bo oni mi pozwolili w pewnych godzinach wyjść z pracy i wieczorem pracować, także było bardzo fajnie. Ale w każdym bądź razie odeszłem z Lockheed,
ci, co budują samoloty, i postanowiłem zacząć swój biznes. Ten system, mam nadzieję, że zrozumieliście, co on robił. Sam dzwoni, wszystko tam może filtrować, takie wszystkie rzeczy, dodawać notatki. To ten system Sprintel był pierwszym sukcesem naszej firmy. Dlaczego? Bo otrzymaliśmy kontrakt z Los Angeles Unified School District na 135 systemów wartości 1,4 miliona dolarów. No oczywiście byłem przerażony. Wielka produkcja, wielkie pieniądze, takie rzeczy w ogóle nie... I wielka odpowiedzialność. Szkoły nie były zaawansowane, wiecie o tym, technicznie, dlatego ten Sprintel system musiał być i działać bezbłędnie, musiał być prosty w obsłudze i tak dalej. Ten Sprintel w Los Angeles, co pomyślcie o tym, to jest ciekawe, również musiał grać te ogłoszenia w 40 językach, używając taśmy, takie za $20 recorder, co kiedyś kupowaliście, wiecie takiego. To ja pamiętam General Electric, to nie było digital, że można kontrolować. To była loop kaset. To my żeśmy wymyśleli, ja i kolega, który wtedy już zatrudniłem, bardzo zdolny facet, wymyśleliśmy razem zbudować elektroniczny circuit, który obwód, który przede wszystkim nagrał takie sygnały na taśmę. A taśma była okrągła, na przykład minuta, w kółko szło. I takie sygnały były, że na jednej taśmie było 10 messages, znaczy w 10 językach, bo w Los Angeles to macie pełno Chinese people with different dialects, masz Italians, macie z Polski ludzi i tego. Te szkoły to były, dlatego się nazywały Unified School District, bo wszyscy ludzie rozmawiali w 40 językach i ten system musiał wiedzieć, którą taśmę kiedy wysłać. Ten cały software miał taką bazę daną, komu dzwonić, rodzicom, jak nie przyszli, albo nawet wiadomości ogłosić. Szkoła chciała coś powiedzieć, to nagrywali te taśmy w 40 językach. Ja dzisiaj nie wiem, jak to zrobiliśmy, ale zrobiliśmy. Kiedy były wprowadzane numery, jest pytanie. Ten system, jak się wpisywało, jak to było? O, to były dwie metody. O, to bardzo dobrze mi pan przypomniał, bo ta szkoła, oni mieli taki komputer system, w którym w tym main office, głównym office, oni wpisywali, kto do szkoły nie przyszedł. Oni musieli to wpisywać, dlatego że w Ameryce, nie wiem tutaj, jeżeli dziecko do szkoły przychodzi i ma dobry, jak się mówi, absentyzm, jak nie ma frekwencja, jak jeżeli frekwencja, ja nie umiem mówić, jest, znaczy, jak się mówi? Wysoka, znaczy, dobrze, frekwencja dzieci do szkoły, co przychodzi, jest wysoka, to znaczy mało dzieci ucieka ze szkoły, ja nie wiem, jak się mówi, skip school, to wtedy szkoła dostaje ze state government i z federal government dostaje pieniądze na każde dziecko. Dlatego ta idea, pomimo ja chciałem, żeby po prostu to zrobić, żeby dzieci no, nie zginęły, bo tam były, to jest długa historia, nie mogę tego, bo tam był wypadek w Atlancie, 20 osób zabili i taki facet i oni właśnie, ja dałem za darmo do policji 2-3 systemy, żeby znaleźć, bo cały czas ludzie ginęli, to była tragedia. W każdym razie szkoły to używały i zapomniałem, o czym mówiłem. Anyway, pójdę dalej, okej, rozumiecie ten temat. O tak, przepraszam. Oni mieli komputer, który musieli trzymać statystyki dzieci i tak, czy są, czy nie. I my zbudowaliśmy również połączenie do tego systemu. Ja pamiętam jak dzisiaj, bo nie było żadnych interfejsów.
nie, wy młodzi jesteście, to może to nie wiecie, te wszystkie systemy telefoniczne, komputery, to one prawie nie miały żadne połączenia. One były tak jak monolityk. To stoi, to robi to. Ten system robi to. Tamten, to, i one ze sobą nie gadały. To co, nie mieliśmy wyjścia, to wzięliśmy ten system, co oni używali na trzymać, znaczy informacje o dzieciach, przyszli do szkoły czy nie i tak dalej, bo oni musieli wysyłać to do naszego government, do rządu anyway, tak, żeby pieniądze. To my żeśmy wzięli ten connection, te połączenie, gdzie oni printer podłączali. Drukarkę, o, to ile razy trzeba było dzwonić, znaczy do 11 godziny, to było najdalej, pomiędzy 10 a 11, to oni tam poszli, przycisnęli klawisz, żeby printować, znaczy żeby wydrukować. Zamiast drukarka, my sobie tam się podłączyli, drukarka sobie może tam drukować, a my wzięliśmy te wszystkie numery i tam również przy numerach było jaki język, znaczy taki kod był, taki numer, no 1 do 40 na przykład. To my to wzięliśmy, to wpisane było, samo to się robiło. Nasz system Sprintel rozmawiał z tym, wpisał sobie to i wiedział, komu dzwonić i jaki dostarczyć, znaczy wiadomość i w jakim języku. Tak? To ja myślę, że za długo już o tym gadał, ale to tak działało, to zbudowaliśmy właśnie taki automatyczny system. Okej. Okay. Kto był najbardziej nieobecny? Jaka narodowość? Proszę? W jakim języku mówiący ludzie najczęściej byli nieobecni w szkole? O, to ja nie wiem. No, ja myślę, że każdy. No wtedy tam w Kalifornii tak byli Meksykańscy. Ja nie wiem, bo ja się tym nie zajmowałem. W każdym bądź razie wiem, że no, nam bardzo dobrze to poszło i mieliśmy dobre referencje z tej szkoły, bo ja pamiętam, żeśmy robili produkcję w takim małym miejscu. Ale tak się zaczyna, no w każdym bądź razie. Przepraszam, że nie wiem. Nie znam statystyki. Proszę. Czy robiąc tą maszynę widzieliście już o potencjale szkół jako, prawda, potencjalnym kliencie, czy to wyszło, że tak powiem, po stworzeniu prototypu? To wyszło po stworzeniu, bo ja powiem szczerze, że pierwszy system, który zbudowaliśmy, taki ten Sprintel, to mieliśmy klienta jednego, to była cable company, czyli co telewizję ten, i ludzie, my żeśmy wprowadzili pierwszy system, bo nie było tego cyfrowego jeszcze, ale to nie tak bardzo działało, że ludzie mogli dzwonić i wybrać, jaki film oni chcą oglądać, bo wtedy było trochę inaczej niż dzisiaj, ale film z domu na telewizji mogli wybrać. To nasz system, ten Sprintel, wziął ten, kto dzwoni, i oni mogli, i mówił do nich ten system. Również nasz system rozpoznawał, jak się klawisze. O, dokładnie, tak żeśmy wprowadzili, to były też jedne z pierwszych. I tam na taśmę coś nagrywaliśmy bardzo mało, bo nie zależało, tylko żeby to po prostu było jak tak później potwierdzenie, że oni to robili, ale my żeśmy przesuwali to, podłączyliśmy się do systemu kablowego, co dali telewizję i im przerzucaliśmy im te rzeczy i później mogli zamawiać filmy do oglądania. Dokładnie. Jak zbudowaliśmy maszynę, to jeszcze tak nie mieliśmy tego klienta, bo klienta dostaliśmy w 1984 roku. A ja, tak jak mówiłem wam, zacząłem w 1983, właśnie w styczniu. Także rok po tym, może 9 miesięcy po tym dostaliśmy tego klienta i zbudowaliśmy systemy do tej szkoły. A przedtem próbowaliśmy, no, co można było, żeby sprzedać. Tam było pytanie, mi się zdaje, pani. Tak, ja chciałam zapytać, jaka była interakcja z drugiej strony od osoby, która odbierała telefon. Czy ona tonowo odpowiadała, że 1, 2, 3 to jakaś odpowiedź na konkretny film? Czy ona nagrywała swoją odpowiedź i ktoś to odsłuchiwał? Naciskała. Zależy, ale... Z drugą stronę, okej. Okay. O, nowość. No, ale o co, to jeżeli chodzi o...
Tak, jaki feedback? Znaczy, no te pierwsze systemy, co mówiłem, to na, żeby dostarczyć meble, także ludzie powiedzieli tak czy nie i to się nagrało i później ktoś przesłuchiwał taśmę, te pierwsze systemy, nie całkiem automatyczne, przesłuchiwali taśmę i wiedzieli, zanim dostarczyć te meble, to wiedzieli, czy tak, czy nie. To był pierwszy system. Ten do szkół, to on dzwonił i też dawał rodzicom opcję, że mogli wybrać na klawiszach, że oni wiedzą, że dziecko nie jest w szkole. To wtedy system nic nie robił, tylko wpisał gdzieś, bo mieliśmy nawet raporty mógł robić na system też. Ale jeżeli rodzic nie wiedział o tym, to ten system... Ja nie powiedziałam bardzo, przepraszam. Ten system, co miał cztery linie, również miał podłączenie do operatora. Był taki headset. To on, ten sam system, Sprintel, i jak nawet, no i oczywiście ten Expediter zawsze był operator, bo musiał słuchać, podsłuchać. Anyway, ten Sprintel, co był automatyczny, jeżeli rodzic powiedział, no nie wiem, znaczy zero, czy coś przycisnął, to operator mógł się podłączyć do tego. Także tam ktoś w office dostał bip-bip, to oni mogli porozmawiać z rodzicem lub rodzic mógł zostawić wiadomość na taśmie, którą od razu tam przesłuchiwali. W Polsce, jak pojawiły się automatyczne sekretarki, ja spotkałem się z takimi rzeczami, szczególnie ci starsi ludzie, to zaczęli mówić do tych sekretarek, jakby to byli normalni ludzie. Czy takie też były reakcje Amerykanów? Czy były takie historie po prostu w Ameryce, że ludzie nie umieli zrozumieć, że to może maszyna mówić? A możliwe. Proszę podnieść tam coś. Ty myślisz, że to człowiek do ciebie mówi. Przepraszam bardzo, nie rozumiem. A to dopiero się orientuje, że to maszyna. O tak, to, to powiem, tak. Powiem, w tym wypadku, co te pierwsze systemy, jak... dzwoniliśmy do rodziców tego, to nie było dużo problemu, bo oni wiedzieli, że ta message mówiła, że my dzwonimy ze szkoły, żeby was powiadomić, że wasze dziecko nie ukazało się w szkole. Także czy były pomyłki, nie wiem szczerze, bo tam nie słuchałem tego, ale ten system im dawał opcję, czy tak, czy nie. Jak tak, to kazał przycisnąć klawisz, także człowiek chyba wiedział, że to nie człowiek mówi, bo co mi klawisz da? Ja bym nie wiedział, co to znaczy, bo jak pip, pop, pu, to ja nie wiem. Także to było takie, aplikacje pierwsze były proste raczej, ale bardzo ważne. Teraz powiem wam sytuację, bo mojej siostrzenicy właśnie tłumaczyłem, bo my mieliśmy wiele patentów, ja wam zaraz opowiem, później może powtórzę. Wymyśliłem ten caller ID. Wiecie, jak na telefonie widzisz, kto dzwoni? Nazwę to ja wymyśliłem i nam patent miałem w wielu państwach i licencję. Tak. To urządzenie było osobno, ono nie było z telefonu. Na początku to się kupowało od linii telefonicznej, kupowało się subskrypcje. Tak, o tak, w tym, ja. No, a później dopiero... Później tak, tak, jak ja to wymyśliłem, bo to był wypadek, jak ja to wymyśliłem. Przypadek. Zaraz będę miał wypadek. Ja wam powiem co, ja się tak przesunęłem tutaj, prawie spadłem. On mi nie powiedział, że pułapkę na mnie zrobił. Aha, a ja nie pójdę. Tak na szczury tutaj mnie złapie. Nie, ale jak to mi się przypadkowo, bo ja wam nie mogę wszystko opowiadać, bo to jest za długa historia, ale w 1980 roku, przed tym, co zacząłem własny biznes. Pracowałem dla tej firmy Solid State telefonicznej. Przyszedł klient i kupił telefoniczny system, tak jak wy znacie, no, co obsługuje telefony w budynku. Pytali naszego tego bossa, tego głównego, bo ja słyszałem, byłem na zebraniu, bo byłem inżynierem. Pytali jego, czy ta firma Solid State może zbudować system, który by dzwonił ludziom do domu i to są, ja nie wiem jak po polsku, zaraz, to jest power company, to energetyczna, elektryczna elektrownia, o, tam gdzie dają wam prąd. I czy ten człowiek pytał,
czy ten system telefoniczny, oni by mogli coś tam dodać, żeby dzwonił w czasie, kiedy jest sytuacja krytyczna. Co znaczy, to był w Wisconsin, Wisconsin State, Green Bay, Wisconsin. Dlaczego? Bo oni w Ameryce mają bardzo dużo unions, wiecie, te union, oni kontrolują różne wariactwa, nie, związki zawodowe, tak, whatever. W każdym razie ja takie rzeczy nie lubię, bo tak było, jak było w komunizmie, jak ja tu wyjechałem, to tak, anyways, różne. O co chodziło tu, że jeżeli nie było elektryczności przez jakiś czas, w niektórych rejonach w Wisconsin starsi ludzie bez electricity naprawdę mieli nieszczęścia, ludzie umierali. I później rodziny podawali ich do sądu i były wielkie koszty, wielkie sprawy. To, co ja chcę powiedzieć, że ten człowiek to tłumaczył, ja tak sobie siedzę, słucham, no i nasz ten główny, co firmę prowadził, on mówi, że no to jest niemożliwe, coś takiego. Bo o co chodzi, że oni chcieli, ta elektrownia, żeby dzwonić do ludzi, którzy mogą naprawić szybko linie elektryczne. To znaczy powiadomić ich. Bo oni w tych rejonach mieli sprzęty i mieli różne rzeczy rozłożone. Byli przygotowani, bo co roku mają... oni mają sprzęty w Wisconsin, w innych stanach też, bo oni bardzo często mają, że elektryczność idzie w dół, bo jest bardzo zimno i tego. No i nawet gaz i tak dalej. To bardzo mądrze mają taką dystrybucję tych sprzętów, ale oni musieli mieć pełno ludzi, no wiele ludzi w tym takim call center, bo wtedy nie było tych dialers i tak dalej. I oni siedzieli i dzwonili. I jak było taki niedobry, znaczy czas, ja mówię, że nie było elektryczności, to w tym center oczywiście oni mieli elektryczność, bo mieli różne generators i tak dalej, to oni dzwonili kilkanaście osób, żeby powiadomić ludzi w tych rejonach, żeby poszli do pracy. Tak, emergency services, rozumiecie? Ludzie, którzy mogą naprawiać, to im dzwonili po nocach. Ekipy do naprawiania. Okej. Okay. Jak ja to usłyszałem, to oczywiście nic nie mogłem mówić, tylko tak słyszałem, ten główny przedsiębiorstwo powiedział, że to jest niemożliwe tego. Anyway, ten człowiek poszedł tak dalej, oni kupili telefoniczny system, który używali w tym center. Był nowy, bardzo fajny system, naprawdę. W każdym bądź razie ja się zacząłem zastanawiać nad tym i... tak tylko wam powiem jeszcze krótko, że jakoś dostałem numer, bo rozmawiałem z tym bossem w moim company. On mówi, Alek, to niemożliwe. Ja mówię, dlaczego nie można znaleźć na linii telefonicznej? Dlaczego nie można dotrzeć i wiedzieć, że człowiek podniósł słuchawkę? On mówi, nie ma sygnału, bo wtedy to wszystko analogowe, to nie było cyfrowe, wszystko... analogiczny, taki no wire. Jak ktoś podniósł słuchawkę, no kto wiedział? I nawet powiedział halo czy coś, to dlatego ja mówię, tak musiałem to wymyśleć później. On mi mówi, że to niemożliwe. Ja mówię, dlaczego? Przecież jest głos, jest to, on mówi, te szumy na linii telefonicznej i to, i te nagrania, te ensy, to nie można zrobić tego. Jak on powiedział, że nie można, to ja się przysięgam, że noc i dzień o tym myślałem. Aż przyszedł czas, w którym naprawdę musiałem swoją ideę dać i te wymyślenia. W każdym razie dzwoniłem i się umówiłem z tymi ludźmi w Wisconsin. A nie miałem pojęcia, co ja robię. Ja się przysięgam, nic. I nie miałem ten Sprintel jeszcze, tylko miałem ten Expediler w 1880, ten, co nie był automatyczny. Nie mógł jeszcze głosu tego, bo człowiek musiał przyciskać i podsłuchiwać. To tak to było naprawdę, nie chciałem o tym mówić za długo, ale anyway, ja się zgodziłem zbudować dla nich system, który będzie sam dzwonił, się podłączy do IBM, do ich dużego mainframe, ten ogromny ten i zbierał listy ludzi, do których trzeba dzwonić. I że sam jeden system, ja mi obiecałem, ja zbudowałem 8 linii telefonicznych i jeden czy dwa operatory mogli wszystkich poinformować, zamiast jakieś 20 ludzi mieli cały czas. W każdym razie
zbudowałem system. Nawet musiałem sam złożyć komputer. To jest 1980 rok. Pamiętacie, nie było komputer, nie było PC. Apple wyszedł z tym pierwszym tym, a ja nie miałem pojęcia. Apple ja nie używałem. To zbudowałem z części swój komputer przede wszystkim. Wtedy zbudowałem bazę danych, napisałem software. Nauczyłem się wtedy tego Algol, to już nie był, to nie był assembler. Nie wiem jaki, Algol. Wziąłem książkę normalnie, przeczytałem i zacząłem pisać w Algolu. To cały system opracowany, komu dzwonić, gdzie i to na ekranie i żeby planować to i tak dalej. To w Algolu napisałem całość. Anyway, nie ma znaczenia. Zbudowałem ten system znowu, znaczy Expediler zrobiłem prawie sprintel, że sam mógł dzwonić. Wypróbowałem wszystko w swoim miejscu, gdzie mieszkałem. To mieszkałem w Marietta, Georgia. To co robiłem, ten system dzwonił wszystkim tam kolegom i tego oni odbierali i działało. Mówię wam, napisałem taki przy płycie elektronicznej również pisałem w assembler, a na górze w Algol, żeby dla operatora, żeby widział. To jest ciężko wytłumaczyć dla was, którzy nie są w programach i w technologii. W każdym razie, co jest ważne, że ten caller ID, jak to wyszło, że wymyśliłem, że można widzieć nazwisko człowieka. Ten system fajnie działał tam koło mnie, gdzie mieszkałem. Pojechałem sam, ja mówię, wszystko sam robiłem. Pojechałem, bo nie miałem jeszcze przedsiębiorstwa w ogóle, także wziąłem i zainstalowałem ten system w tym emergency call center. Zaczęliśmy dzwonić i ta lista, wszystko to chodzi i tego ludzie odbierają. Takie testy robiliśmy. Mówią halo, system nie ma pojęcia, nie łączy. Bo miał łączyć operatora, tak, żeby mu coś tam powiedział albo... Nic nie łączy. No ja próbowałem, no nie wiem. Wziąłem oscyloskop, nie wiem, czy znacie, to jest taki equipment, że można patrzeć elektronicznie, jak sygnały wyglądają. I ja patrzę i nie ma tego, to się nazywa spike, bo jak się podnosi telefon, bardzo często analogiczna linia, ona ma indukcyjną, to taki coś się robiło, taki sygnał. Taki, jak się mówi? Taki pik, a ja napisałem firmware, że na to szukał to, a u nich tego nie było. Naprawdę, ja się zdziwiłem, ja myślałem, że to no, można na całym świecie, a to nieprawda. Anyway, to wziąłem ten cały sprzęt i poszedłem do telefonicznego przedsiębiorstwa, do środka, tam gdzie te duże switche są, jak się mówi, central office. Nie, to może był AT&T, ale do środka, wiecie, jak macie centrala, o, przepraszam. Poszedłem i dostałem pozwolenie do centrali telefonicznej, wziąłem ten cały system ze sobą i tam próbowałem dzwonić, bo byłem blisko, chciałem zobaczyć, co się dzieje. I patrzę się na ten, na ekran, nie ma tego piku, ale od czasu ja widzę takie coś. Wiesz, sygnał, to ja sobie myślę, no kurczę. Nie, jak ktoś dzwonił, bo ja takie testy robiłem, żeby ktoś na przykład dzwonił, bo system robi w dwie strony. Czasem ludzie mogli dzwonić też, powiadomić, że jest problem. Ale nie wiem, jak to się stało, bo ja patrzę i widzę taki sygnał i ja sobie myślę, kurczę, co to może być? Dlaczego jak ktoś dzwoni, ja odbieram na przykład, takie testy robiłem, że przedtem od razu taki sygnał jest. A ja, żeby robić testy, to ja musiałem napisać mały program, żeby mógł znaleźć, tak jak wam mówiłem, sygnał, jak jest numer niedobry. Tak, to miałem taki mały program, że on mi mógł mówić, jakie cyfry ktoś wysyła. No tak jak jeden przyciśniesz, to tak pip na telefonie. Na dzisiaj. To każda cyfra, co wy przyciskacie, ona ma dwa sygnały połączone, ale one są różne frequency, różne częstotliwości, herców. To ja i zobaczyłem, że jak ktoś dzwonił, że ci, co dzwonili, to telefoniczne przedsiębiorstwo, te central office, oni przesyłali telefon numeru, kto dzwoni.
Także ja nie wymyśliłem tego, oczywiście ja nie mogę budować centrale, ale oni używali i przesyłali telefoniczny numer po to, żeby mogli sprawdzać linię, jak instalowali systemy i ludziom w domu telefony. Oni w ten sposób sprawdzali, o, ten dzwoni, to i to było widać, kto dzwoni, rozumiecie? Po prostu nie musicie znać technologii, tylko zauważyłem, że jest sygnał, który mówi mi, kto dzwoni. Jak tak to zauważyłem, to wtedy sobie myślę, okej, jak ja widzę numer z tego IBM systemu, tak w tym call center w Wisconsin, to jest inna sprawa, ja trochę mieszam dwa tematy. Tutaj jest inny temat, nie że to dzwoniłem, tylko ktoś dzwoni. Ale wiedząc to, że my mamy dane tych ludzi w IBM, w bazie danych, to zaczęliśmy, znaczy tak to wyszła ta idea. Zrobiłem tak, że jak ktoś dzwonił kiedykolwiek, to wziąłem ten numer, wysłałem do IBM-u, ja nie wiem, i to oni tego, i dostałem sygnał, znaczy mi powiedzieli, jakie nazwisko. I tak zaczęliśmy z tym caller ID. Nawet nie miałem pojęcia, że to kiedyś wyjdzie na świat, że wy będziecie to w domu mieli. Kiedyś się za to płaciło, tak jak pan Fior mówił, bo z początkowo wychodziły telefony i na ekranie pokazało i chciałeś mieć caller ID? Musiałeś płacić. Oczywiście mamy to wszędzie. W każdym bądź razie sytuacja. Chcę odpowiedzieć pani pytanie. Tak, czy pani ktoś pytał. Pierwszy raz, nie pamiętam, jak zainstalowaliśmy system w American Express, pierwszy, ja pamiętam, jak dzisiaj stałem i ktoś dzwonił, bo American Express byli naszym klientem wtedy. Karty kredytowe i oni dużo mieli, znaczy ludzi dużo dzwoniło. To w każdym razie ja im powiedziałem, że mam tą ideę, że zbudowałem system, który jak ktoś dzwoni, możemy od razu wyciągnąć jego dane bardzo szybko. Bo w call center, co jest najważniejsze, żeby przede wszystkim klient był zadowolony, ale żeby jak najszybciej jego obsłużyć. Bo mają setki ludzi, każda minuta, nawet sekundy się liczą. Ja wam później opowiem, bo to jest bardzo ważne. No to na miliony jest, jeżeli ludzie siedzą i tego. W każdym razie pierwszy przyszedł, ktoś dzwonił, na ekranie się ukazał jego, znaczy nazwisko się ukazało i tak dalej. I ta babka siedzi i mówi, hello, Mr. Smith, niech będzie, nie pamiętam nazwiska. To była cisza przez sekundę. I nagle ten facet wrzeszczy. Kurczę, Felek, jak ty wiesz, kto ja jestem? O co tu chodzi? Dlaczego wy jesteście? Wiesz, te słowa, nie wiem, jak, że ona jest, śledzi jego. Co to, ale tak przeklinał, tak? I był wściekły ten facet. Anyway, to ona coś tego, ona się cząsła, ta dziewczyna, ja nie wiem. Okej, skończyło się to. Ja od razu, bo było pełno menażerów, bo oni to pierwszy raz wstawiliśmy system, który mógł identyfikować, kto dzwoni i szybko, to od razu im powiedziałem i do management, nie mówić nazwiska. Ktoś dzwoni, ten caller ID wie kto, dużo, często wie, bo w tamtych czasach nie było jeszcze tak cellphone, nawet cell wiedział, ale innych z pracy to tak. Anyway, ktoś dzwoni, on wie, zna numer, bierze informacje z bazy danych, przygotowuje operatorowi te dane, te wszystkie dane, to oszczędza czas, prawda? To nie musisz mówić, pytać, o, powiedzieć, dzień dobry, pan Smith. Się pytasz po prostu, jak to już to jest na ekranie, mówisz pana nazwisko, czy no, jakie nazwisko, nawet pana nie wolno. To mówi, a ona już wie od razu i zaczyna tego i bardzo przyspieszał ten system. To chciałem właśnie powiedzieć, że takie różne wypadki były. I te wymysły to może i dobre, może i złe, bo zaraz powiem, bo ludzie później zaczęli kopiować i tak jak wiecie, wszyscy dzisiaj, jestem pewien, że nienawidzicie tego, że jest telemarketing. Dzwoni telefon, ty odbierasz, jakaś, albo jest message, tak, jakaś wiadomość, albo ktoś się podłącza i mówi, to najgorsze dla mnie, dzwonił w trakcie obiadu, to ja wiem, że to jest ta moja idea, ale z początku ja nigdy w życiu nie myślałem o takich aplikacjach, ja przepraszam,
Bo naprawdę budowaliśmy te pierwsze systemy na emergency, później na, ja wam powiem szczerze, na blood banks, to jest czerwony krzyż, żeby zbierać krew, żeby bardzo szybko znaleźć ludzi, co mogli dać krew, który był matching. Banki krwi. I następna aplikacja była bardzo duża na całym świecie. W 45 państwach mieliśmy systemy. To dzwoniły nasze systemy, żeby powiadomić ludzi, znaczy, że oni są winni na przykład na kartę kredytową, ale nie zapłacili za dom, renty, czy różne rzeczy, pożyczki. To się nazywa debt collection. Proszę. Dzwonił telefon do kogoś. Co ty tam jeszcze w tym domu robisz? To jest mój dom. To ci się tylko tak wydaje. Dzwoni. Jak to powiedzieć? Bo chcę powtórzyć, bo ty możesz powiedzieć przez mikrofon. No w każdym bądź razie bardzo duży biznes na świecie się zaczął. Ja to jeszcze. Proszę. Się pyta ten pan, czy ja uczestniczyłem w tym, że podsłuchuje się rozmowy. To wielkie teraz, co się dzieje na świecie. No, ale może moja technologia tam jest, dlatego że bardzo dużo stworzyliśmy, naprawdę, no wiele. Anyway, jeszcze wam opowiem parę rzeczy. Ja przepraszam, że was nudzę, ale to jest, nie wiem jak wytłumaczyć, jak budowaliśmy nasze przedsiębiorstwo. To takie rzeczy może ważne. Przepraszam, okej, okay, jeżeli ciekawe, to dobrze. Ja, bo to są takie detale i czasem ciężko zrozumieć. I, ja nie wiem, czasem ja się tak wgłębiam i później sam się gubię w tym. To przepraszam. Proszę? A do was można? Okej, okay, to dobrze. W Polsce wolno mówić dużo, okej. Okay. I nudzić ludzi. Okej, okay, przepraszam. To w każdym bądź razie zaraz, drogi Sprintel, Wynalski, okej, to ta Sprintel system, co wam mówiłem, te cztery linie automatycznie i głos tego rozpoznawał i różne inne dźwięki, to powstały, znaczy, co ja zrobiłem, wziąłem dwa systemy takie i stworzyłem 8 linii telefonicznych i również w tym czasie zbudowałem taki rozdzielnik, taki switch, który mógł łączyć jedną z tych linii 8 do 5 operatorów. Okej, okay, to co znaczy? Pierwszy, to nazwałem ten system CompuDialer. To pierwszy był ExpoDialer, to był półręczny tego, później Sprintel, co taki dzwonił na cztery linie i operator czasem się podłączał, prawda, tak jak mówiłem. Teraz zbudowałem system, co miał 8 linii telefonicznych i 5 operatorów. Dlaczego? Bo żeby dzwonić ludziom, i żeby to zrobić w efektowny sposób, to trzeba dzwonić na wielu liniach telefonicznych, żeby kogoś znaleźć. O co chodzi? Nie wiem, jak to dokładnie opowiedzieć, ale jakbyście wzięli listę 100 osób, okay? Napisaliście ich numery telefoniczne. Podnosisz słuchawkę, dzwonisz ten numer. Może być zajęty. Odkładasz słuchawkę, piszesz sobie, że zajęte było o tej godzinie i może zadzwoni za 15 minut. Następny numer, ja mówię 100, okej, okay, lista 100. Dzwonisz następny numer, może ten numer po prostu tylko dzwoni. To siedzisz tam jak wariat, 5 tych, możliwe, że management tobie powiedziało, czekaj tylko na 4 te sygnały albo 5 i odłóż słuchawkę. Były takie regulaminy, tak istniały te takie call centers tak zwane. Wszystko było ręcznie. To jest stracony czas. Następnie dzwonisz 4 numer. Dzwoni parę sekund i później numer, który zadzwoniłeś, się zmienił. No to bierzesz, na jaki? Okej, okay, to sobie zapisujesz, ale sam to robisz, prawda? Odkładasz słuchawkę, bierzesz 4, 5 i tak dzwonisz. O co mi chodzi? Że lista 100 ludzi, których się próbuje komunikować z nimi, to może najwięcej 15% z tej listy
odbiorą telefon i będziesz z nimi rozmawiał. To pomyślcie w ten sposób, jeżeli 15 do 20, niech będzie nawet 20%, że 20 ludzi z listy 100, to pomyślcie, że te reszta czasu to straciliście. Jako operator, to dla call center, który zatrudnia setki ludzi, to jest ogromna strata. Po co to? Dlatego wymyśliłem ten CompuDialer, ten system. To złożyłem pierwszy, który miał 8 linii, 5 operatorów. Zaraz wam przeczytam, bo inaczej się zgubię. I to powstał ten pierwszy call center system, jak mówiłem, jak nazwałem CompuDialer, bo to był komputer dialer. Dialer znaczy dial, dzwonić. Tak, komputer do dzwonienia. Okej. Okay. Ten system sam dzwonił, tak jak mówiłem, łączył z operatorami tylko wtedy, jak człowiek był na linii. Nie łączył nigdy, jak była na przykład ta answering machine, ta maszyna mechaniczna. Ten system miał opcję, że mój system mógł zostawić im message, mógł notatkę, ogłoszenie zostawić, jeżeli tak sobie wybrali menadżerowie, co używali w call center. Ten system wiele rzeczy robił, ale co jest ważne powiedzieć, dlatego, że miał dużo więcej linii niż operatorów, to jest ten cały koncept statystyk, że można manage probability i statystyk, że się... Proszę? Prawdopodobieństwo. I tu właśnie chodziło o to, następny wymyśliliśmy algorytm, jak... To ja nie wiem, czy to zrozumiecie, ale to trzeba było wymyśleć algorytmy, które w ten sposób działały. Przede wszystkim mogły predict, jak się mówi predict? Przewidywać. Tak, prognozować, przewidywać, kiedy człowiek odpowie telefon. To trzeba było pierw napisać taki algorytm, żeby... Bo dzwoni na 8 liniach cały czas, prawda? Bez przerwy. To on musiał to predykować. Z drugiej strony musiał przewidzieć, kiedy operator, bo jak operator był podłączony, tak, to nie tylko ta osoba rozmawiała. Oni pisali również na komputerze, pytali, zadawali pytania, prawda? I to wszystko szło do ich komputerów tam. Się łączyliśmy z dużymi tymi mainframe wtedy, dzisiaj serwerami. To trzeba było wymyśleć i taki algorytm, żeby wiedzieć, kiedy operator skończy. To jest drugi, znaczy, jak? Przewidzieć, prediction. Przewidowanie, to jest drugie, to masz dwa. Trzecie przewidowanie, też trzeba było pomyśleć, jak tak zrobić, że jak ktoś powie halo, że operator będzie gotowy. Bo jakbyście nasz system, jakby on wam dzwonił, nie daj Boże, nie wiem, to jest różnica, że nasz system był tak zbudowany, że jak ty powiedziałeś halo czy ktoś, od razu połączył. To nie było tak halo jakieś, nie wiem, teraz tak systemy. Oni skopiowali oczywiście, później tam do sądu niektórych podaliśmy, znaczy zrobiliśmy licencję, ale ja mówię, nasze systemy pracowały w ten sposób, że ta matematyka i statystyka i stochastical theory, to wszystko, co właśnie mi się przydało z Georgia Tech. Później oczywiście miałem dużo scientist dla nas pracowali, wiele doktoratów i ludzie, co magistra w tym znaczy siedzieli, voice processing, digital signal. To jest, mieliśmy bardzo dużo inżynierów później. Ale ja mówię, z początku to trzeba było samemu wymyśleć, jak się zaczęło ten biznes. No i jakoś to wyszło. No i ten system bardzo był efektowny, okej? Okay? Efektywny. O co chodzi? Chcę wam powiedzieć, to jeszcze jedna rzecz i proszę, tylko to chcę... Dobrze, to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli. Ja tu przeczytam wam, bo inaczej się zgubię. Te duże call centers to zatrudniały setki i bardzo... Często nasi klienci mieli tysiące operatorów. Ja pamiętam, jak wczoraj byłem w Mexico City, Bancomer, co teraz było na telewizji, że jakiś problem, oszukali. Ten sam bank, wczoraj słyszałem na CNN, naprawdę, Bancomer. Oni kupili od nas
systemy i my zbudowaliśmy systemy, no tym razem już nie były taśmy, były cyfrowe nagrania i wszystko było digital. Bo to jest progres, no oczywiście, evolution. To jak ja pamiętam, poszedłem do jednego call center, to był w Meksyku, w Monterrey. Jak wszedłem do budynku, to się wystraszyłem. 2000 osób na telefonie, na naszym systemie. Co jakieś 100 osób mieli takie taki area, takie podwyższone, pięknie zbudowane i menadżerowie siedzieli i mieli te ekrany, co my żeśmy pisali, wszystkie software, żeby menadżer to mógł widzieć, tamto, kolory. On mówi na telefonie, to wszystko było wyświetlane tak jak w tych ogromnych emergency centers na Walls, ale oni mieli to wszystko przed sobą. Naprawdę piękne to było. To było ponad 2000 ludzi. To co chcę wam powiedzieć? Pomyślcie, co to zrobiło. Dam wam przykład teraz. To na przykład, ja mówię, to zamiast zatrudnić taką dużą liczbę osób do dzwonienia i czekania na odpowiedź, ci w call center, używając nasze systemy, mogli osiągnąć te same wyniki z 1/3 osób. No, pomyślcie, zamiast 2000 ludzi, 650 ludzi. No, no czekaj, a reszta bez roboty. Bardzo dobry punkt. Ja wam powiem, jak ja sprzedawałem, bo ja byłem później, znaczy nie tylko... Sprzedawałem, byłem przecież CEO of the company, to jeździłem po świecie i mieliśmy ogromne kontrakty na miliony, no wielkie, bo to były duże systemy i American Express, mówiłem, Citigroup, największy. Kończę. Tak, to o co chodzi? Jak, niech będzie, że było 100 osób, a teraz tylko potrzebujesz 30, to 70 osób pensje, jak przeliczysz, to na miliony, to wiadomo, że milion. To ja mogłem i system... który mnie kosztował, niech będzie 20 tysięcy, mogłem sprzedać za 20 milionów, czy 10 milionów. Oczywiście byliśmy reasonable, ale mieliśmy duży profit, bo jak tyle milionów im zaoszczędzą, to dlaczego mają nie zapłacić? System się zapłacił sam w ciągu pierwszych 3 miesięcy. Od razu się zapłacił. Co wydali nam, to już było pokryte i później do przodu. To tylko to chciałem powiedzieć. A to w takim razie teraz zrobimy, że pół godziny przerwy. Zrobimy przerwę. Z tym, że... Po przerwie tak. Ja bym bardzo cię prosił, żebyś opowiedział. Już jesteśmy w już Melita, jesteśmy już w tej jest Melita, prawda? Tak, Melita. Już jest Melita, już jest wielki biznes. Jak ty się tego biznesu nauczyłeś? Bo okay. Ty byłeś inżynierem. Oczywiście. Zwykle inżynierowie nie są biznesmenami. Nie, przeważnie nie. Ja tak, też nie byłem, tak. Ale powiem jak. Potem Divine, Filip Koski. No tak, Divine. To mam napisane. No. Jeszcze raz okay. Przepraszam za mój angielski, no, że może trochę dałem was confused. Jak to się mówi? Dzięki, dzięki. Asbiro. Alternatywna szkoła biznesu. www.asbiro.pl